Otrzymanie decyzji negatywnej w przypadku aplikacji o wizę do Polski nie jest przyjemnym momentem. Pojawia się złość, rezygnacja, rozczarowanie, pytania, co się wydarzyło, dlaczego konsul nie wydał tej decyzji pozytywnej, dlaczego tej wizy aplikant nie otrzymał. Co robić w takich sytuacjach, jak się zachować, jakie kroki następne poczynić? Dzisiaj odpowiem na te kilka pytań, podpowiem Państwu, co można zrobić w przypadku otrzymania odmowy przyznania wizy. Dla formalności nazywam się Tomek Kamola, pracuję w Visa Service i na co dzień pomagamy w uzyskaniu wiz, załatwieniu różnych spraw w ambasadach, ministerstwach i innych urzędach. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Jeśli pojawi się odmowa przyznania wizy, każdy aplikant otrzyma taką decyzję, taką kartkę, w której to na tej decyzji konsul zaznacza, jakie były powody odmowy przyznania wizy. Moja rekomendacja jest, żeby na samym początku zachować spokój i przeczytać dokument, przeczytać, dlaczego otrzymaliśmy odmowę przyznania wizy. Może się okazać, że któryś z tych zaznaczonych punktów jest drobnym punktem, który możemy wyjaśnić, złożyć odwołanie i decyzja może być zmieniona przez konsula. Oczywiście są na tej liście punkty, które są punktami bardzo trudnymi do obrony, a wręcz można powiedzieć niemożliwymi. Jeśli otrzymamy odmowę z powodu na przykład zagrożenia, aplikant stanowi zagrożenie dla krajów Unii Europejskiej i ma zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej, no to wybaczcie moi drodzy, ale takie odwołania będzie trudno złożyć. Oczywiście można dochodzić swoich praw przez drogę sądową, natomiast taki punkt nie umożliwia albo jest bardzo trudny do obrony. Natomiast jest szereg punktów, które spotykane są raczej częściej, które można wyjaśnić, rozwinąć, złożyć tą operację, która rozwieje wątpliwości konsula. Tak więc pierwsza rzecz, nie panikujemy, wczytujemy się w kartkę, którą każdy aplikant otrzymał i próbujemy przygotować operację. Jedna bardzo ważna rzecz, procedura wizowa składa się z kilku punktów. Punkt pierwszy, złożenie dokumentów. Punkt drugi, rozpatrzenie wniosku. Punkt trzeci, decyzja. I na tym właśnie etapie jesteśmy, czyli na punkcie trzecim. Pozostały jeszcze dwa punkty. Złożenie apelacji i decyzja finalna. Tak więc bardzo proszę, nie poddajemy się po tych trzech krokach, tylko robimy kolejne, żeby tą decyzję móc zmienić, żeby dać szansę konsulowi, żeby tą decyzję mógł zmienić. Takie mogą być powody odmowy przyznania wizy. Moje doświadczenie podpowiada mi, że takie są dwa główne i najczęściej powtarzające się powody. Pierwszy powód to jest taki, że aplikant nie ma środków finansowych, nie może udowodnić, że jego pozycja społeczna i finansowa w kraju ojczystym jest dobra. To jest jeden najczęściej powtarzający się powód. Drugim powodem, który powtarza się równie często, to jest zła kategoria, zły rodzaj wizy, czyli wnioskujemy o wizę, która nie jest dopasowana do potrzeb aplikanta. Popełniamy też szereg błędów, które wskazują, że taka wiza nie powinna być nam przyznana, na przykład aplikując o wizę wielokrotną, a dokumentując, że potrzebujemy tę wizę na jeden wjazd i ta wiza wielokrotna nie jest nam potrzebna. Albo też wybieramy inny rodzaj wizy, niedopasowane do załączników, które przygotowaliśmy do tej aplikacji. To są dwa główne powody, dla których aplikanci otrzymują odmowy przyznania wiz. Dla pocieszenia powiem, że odmów przyznania wiz mamy dużo. Tak więc Państwa sytuacja to nie jest przypadek jeden na ileś tam. Tych przypadków odmowy przyznania wizy mamy dosyć dużo. W niektórych krajach afrykańskich, w przypadkach wiz, na przykład odwiedziny prywatne, odsetek odmów sięga 90-80%. Tak więc to nie jest tak, że Państwa sprawa jest jedną na tysiąc, tylko Państwa sprawa jest w większości. Nie wiem, czy to jest dobre pocieszenie, natomiast proszę wziąć pod uwagę, że Państwo prawdopodobnie nie popełniliście dużych błędów, natomiast te dokumenty, ta argumentacja nie była wystarczająca, żeby tę decyzję pozytywną otrzymać. Co my możemy zrobić? Możemy Państwu pomóc i sprawdzić, podpowiedzieć, w jaki sposób takie odwołanie przygotować, jakie dokumenty powinny być dostarczone, w jaki sposób to odwołanie może być sformułowane, żeby zwiększyć szansę na zmianę decyzji konsula. Po tym filmie zostawiam link do nas. Proszę o kontakt. Zostawcie Państwo informacje. Ważna informacja jest taka, że prawdopodobnie nie będziemy w stanie zająć się wszystkimi sprawami, natomiast te, które sprawy przyjmujemy, prowadzimy należycie i z dosyć dużym zaangażowaniem, tak żeby móc tę decyzję konsula Państwu pomóc zmienić. Zapraszam serdecznie do kontaktu.